W poprzednim odcinku u Dave'a wpuściliśmy Venoma do Kamienia Bólu i przez to prawdopodobnie Milki nie żyje. Dave, co myśmy zrobili? Co myśmy zrobili? Jak ty się możesz tak stary? Ja nie wiem, czy to się... Ja nie wiem, co się dzieje, ale widzę te tabliczki. Skończyliśmy tutaj poprzedni odcinek u Dave'a, wpuściliśmy tutaj Venoma i... On zabił Milki na naszych oczach, dokładnie w tym miejscu ona stała. To jest ostatnia tabliczka, którą ona napisała, że to jest stary straszne, jak mamy do tego podejść normalnie. To czy tak szybko stało, nie mogliśmy nic zrobić, on wybiegł, ja nie wiem. Wybiegł, musimy wrócić stary za nim, Ja tylko, wiesz, jakby chcę, to jest, w ogóle jeżeli my możemy wrócić, skoro on zabrał tym kamieniem, mam nadzieję, że my tu nie jesteśmy uwięzieni stary, bo jeżeli tak, to nie wiem. To jest koniec dla nas, totalny. Najbardziej powolna sytuacja, jaką miałem w życiu. Nie chciałem nigdy czegoś takiego przeżyć. Co my teraz zrobimy, stary? Nie wiem, stary. Co żeby być prawda? Ja dlatego jeszcze nas nie namawiam do powrotu z tego powodu, że jeżeli my stąd wrócimy, to już tu nie wrócimy, bo kamień bólu już został zabrany na pewno. Bo on ją zabił, wykonał zadanie tak naprawdę. Tak, to było zadanie. Pytanie teraz dobra, tego, czy przeszukajmy to jest, żeby zdobyć kamień, a ona żyje. Ej, tu się w ogóle patrz, jak tu się zmienia klimat. Widzę, no. Ja cię sumie, dobra. Przeszukajmy to, czekaj. Czy tu pod tym coś może być? Ja to rozwalę coś. Bo może tu coś jest ukryte, czy coś. Nie, ale nic nie ma. Pustki. Myślisz, że nic? Ja człowieku, cię sumie, nie, to się odwaliło teraz. Tak. To już jest za dużo. Dramat. Dramat, stary. I jak teraz? Co teraz powiemy innym? Co powiemy Klocowi? Co powiemy po prostu? Nie wiem, stary. Dobra, tu nic nie ma pod tym. Rozwalam to na darmo. To jest jakiś podejść zwykły. Dobra, stary, wróćmy może, co? Ja się nie umiem pozbierać, stary. To jest wszystko ja też. Winy. Ja, no. Ja to my to zrobiliśmy. My tu weszliśmy. Niepotrzebnie. To jest nienormalne, stary. Mogliśmy zostawić ten kamień. Mogliśmy nic nie robić. Dobra, musimy tam wrócić. Wiesz, co jest najgorsze? Że... Co? Że ma to Venom, po prostu to jest najgorsze. Bo gdybyśmy my to mieli, my byśmy to schowali gdzieś. My byśmy coś z tym zrobili pożytecznego może nawet. Ale kurde, ma to Venom. Dobra, stary. Stary, ja nie wiem co myśleć. Pora wrócić, zobaczyć czy Milki jest. O kurde, co jest? Przeszkadzasz w takim filmie. To jest nienormalne. Musimy, czekaj, zanim wrócimy. O, plan, musimy wrócić i zobaczyć czy Milki żyje. To jest tak, przede wszystkim. Tak. Jeżeli ona tam jest, to dobrze, jeżeli nie, to mamy problem. Dobra, 3, 2, 1, hop. I uwaga, ładuje wrócimy. Nas. Aj, dobra, nie, stary, jesteśmy. Nie ma tego! I ja walę, co my odwaliliśmy, stary, nie zabrał ma. Zabrał to! Nie ma. Nie kamienia bólu. Straciliśmy go, raz na zawsze. Jeżeli my go nie... Dobra, stary, w pościg za nim lecimy. Ja to tu rozwalam, już nie mamy czasu tamtędy wychodzić, trzeba wylecieć za pościg. Ej, on jest na wódce! Odpływa z kamieniem, odpływa z kamieniem! Co jest? Stary, dawaj za nim, dawaj za nim! Dawaj za nim! Dawaj za nim! Jak? Jezus, Nie wiem, nie wiem, czy my jesteśmy w stanie z nim wygrać, jak on ma ten kamień. Co jest? Wysiadł z tej łódki! I myślałem, że znikł już. Dobra, czekaj, kurde, chciałem go uderzyć, nie mogę trafić. Nie mogę trafić w niego. Z czym? A, ty masz tą rękawicę, dobra, no, ale ty mnie trafisz nigdy w życiu. Dobra, stary, ja proponuję inną rzecz. My wiemy, gdzie on jest, on na wyspę pewnie popłynie. Ja bym, wiesz, co zrobił? Poleciał sprawdzić, czy Milki żyje. No w sumie to jest najważniejsze, stary, to jest nasza przyjaciółka, dobra. Dobra, na razie go schrać, to jest... Patrz, on też płynie w tamtą stronę. No to jest jego wyspa, wiesz? To czekaj, no tak, ale czy on wyspie, na wyspę płynie? My wiemy, gdzie on jest, stary. Kurde, nie mogę go bić, bo ja jak trzymam W, to nie mogę. Dobra, on na wyspę płynie, jakby co to go tu znajdziemy. Płyniemy na palionowo, ja nie mogę, ja no muszę to sprawdzić, czy ona żyje. Że Milki żyje po prostu, a to był tutaj tylko jakaś tak, próba. Tak, to prawda, musimy iść to sprawdzić, czy ona tam, czy wszystko z nią jest okej. Ja mam nadzieję, że to był tylko test. Mam nadzieję, bo jeżeli to nie był test... Boże święty, co tu się odwala teraz? To totalnie go oblaliśmy, stary. Co tu się odwala? To nie może być prawda, jeżeli ona nie będzie żyła, to jest definitywny koniec. Nie wiem, czy to jest nasza wina, czy Venom ją zabił. Ja nie wiem, stary, co... Znaczy, wiesz co, no nie wiem w sumie, to nie my ją zabiliśmy, tylko Venom w sumie, więc czekaj, ja dopłynę sobie na koniec w sumie, skoro tu już jest tak zrobiona zatoczka fajnie. Czekaj, bo ja się pogubiłem, czy ja dobrze płyniemy? Nie, jeszcze dalej chyba. Tak, dobrze, stary, dobrze. A chyba, że tu przepłyniemy na... Aha, tak chcesz to zrobić, dobra. Dobra, stary, szybko do jej chaty. Jeżeli ona tam jest, to żyje. Jeżeli tam nie ma jej, to nie wiem. Tak. Ona musi być po prostu. Jeżeli jej nie będzie, to... Ja nie wyobrażam sobie wszystkiego dalej tutaj, nie wiem. Gdzie jesteś? Drama. Dobra, jesteś tu. Ja już lecę tam, od razu się strzelam. Tak, leć jak najszybciej. Jestem już pod jej domkiem.
Dobra, o kurczę, przeskoczyłem jej domek! Mów od razu, że stary, to jest, nie wiem. Dobra, przez balkon wchodzę. Halo, Milki! Milki! Nie ma jej tu, stary. Jest? Nie widzę nikogo, nie widzę nikogo. Nie ma! Nie widzę nikogo. Żartujesz. Nie widzę, nie ma tu, nikogo nie widzę. No przeszukaj dom, przeszukaj cały dom. Cały, szukam, cały. Szukam, stary, szukam. Wchodzę na górę. Milki! Halo! Nie, no nie ma tu nikogo, stary. Nie ma nikogo. Stary, i co teraz? Jest to tylko kot. Czekaj, ale kot jest. Czekaj, czy on coś widział? On nam mi tak nic nie powie. Nie można go powstać. Nawet, dobra, stary, musimy tabliczki jakieś zostawić tu u niej w domu. Spytać się jej, czy... żeby dała znać, jak będzie, na przykład, czy coś tego typu, nie? Stary, ona prawdopodobnie żyje, jak ma jeszcze być? No dobra, ale jeżeli jest, jeżeli nie wiem, jeżeli sobie na przykład gdzieś wyszła akurat teraz. No to jest śmieszne. Czekaj, szukam. Ty, ale tu patrz, co jest jej. Patrz w tą skrzynkę, tu na górze. Tu jest jej flag. Bez flaka nikt się nigdzie nie rusza. Ja walę. Dobra. To źle wróży. Jeżeli jakimś cudem żyjesz, odezwij się jak najszybciej. To bardzo ważne. To nie jest śmieszne, bo to jest Bulson. Co teraz? Co teraz? Ja nie wiem, Bulson. Ja nie mam pytań. Ja nie wiem, co robić. To jest aktualnie, nie wiem, chyba mój najgorszy dzień w życiu. Przysięgam. Co mam zrobić, stary? Tyle rzeczy, tyle wspomnień, tyle chwil. Nie wiem, gdzie ona by jeszcze mogła być? Nie wiem. Nie ma stary takich miejsc, to jest jej dom. Ona nie no dobra, no ale może gdzieś poszłam. Gdzie ona by tu mogła. W bibliotece, stary. Ona ma tu jakąś swoją śmieszną bibliotekę tu gdzieś niedaleko. No ma, ale stary, ale czy tobie się to nie wydaje po warunkach? No mi się wydaje, że ona nie żyje, nie? No ale. Czekaj, stary, gdzie ta biblioteka jest, pamiętasz? Źle. Tak, wiem, chodź ze mną, chodź. Gdzie ty jesteś? Widzisz mnie? Nie widzę cię. Tutaj. Koło jej domku jestem. No, ja jestem już... To spotkajmy się w bibliotece, jak już jesteś tam na dole. A tu jestem. No, chodź. A tam jest biblioteka. O kurde, dobra. No właśnie nie wiedziałem, gdzie ona jest. Dobra, no ale... O kurde, no może tutaj... No nie wiem, jak tu jej nie ma, to już nie wiem, gdzie ona może być. To już jej nie ma w takim razie. Nie wiem, stary. To jest za duże dla mnie. Ja robię sobie przerwę. Mówisz? Że nie wytrzymasz tego? Dobra, jestem w bibliotece. Halo! Chodź. Czekaj, tu jakiś labirynt jest. Aha, ty już go znalazłeś. O nie! Gdzie ty to włączyłeś? U góry, a tu, góry, dobra, widzę. Nie znasz ten labirynt? Tak. Byłem tutaj już kiedyś. Dobra. Tu. Chodź. Tu? Dobra. Powalona akcja, stary, powalona. Jest. I to jest tu? Stary. Halo! 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 Stary, mamy przewalone. Nie ma. Pustka, stary. Mamy przewalone, stary. Powiedz mi, co teraz? Nie wiem. Co mamy zrobić? Stary, ona się w tobie zakochała, a teraz nie żyje. Wczoraj się zakochała, a teraz nie żyje. Wszystko przez te walone kamienie, stary. Przysiągnijmy sobie jedno. Zemścimy się na tym czarnym śmieciu. Oj tak. Ja więc, wiesz co? Teraz, lecimy na wyspę, sklepać hopa. Ja... Mówisz, że tam jest w ogóle? No raczej go tam nie będzie, no ale... Ale chodź. Czekaj, jak się stąd wydostać? Czekaj, bo ja tu nie miałem wyłączonego. Wyjdź Wojtek z serwera, nie? A, wyszedłeś, dobra, 3-4. Stary, jak się stąd wydostać, wiesz? Stary, stąd jedynie się wydostać, się tam podbustowując do góry, podsadzając, stary. Kurde, ja dobra. Nie, chyba innej drogi. Naprawdę? No to nie, to my jesteśmy uwięzieni naprawdę w tym miejscu? Stary, nie znam innej drogi chyba. Dobra, to nie, to zemścimy się kiedy indziej, przygotujemy się na to, żeby, stary, żeby raz a porządnie zakończyć tą tragedię wielką. I pomścić, prawda? Zabijemy Venoma. Nie idę płakać, stary, to jest koniec. Musimy odzyskać ten kamień. Jeżeli ty będziesz miał więcej tych kamieni w tej rękawicy, to będziemy mieli większe szanse, żeby z nich wygrać. Albo zdobyć następne, inne kamienie. Też jest taka szansa. Wszystkie inne kamienie. Bo jest sześć ich, wiesz o tym, że jest ich sześć? Ja wiem o tym, stary, no mam sześć miejsc. Rękawice, no tak, dobra. Mam sześć miejsc, stary, musimy zdobyć wszystkie. Kamień nieskończoności by nam dużo dał, bardzo dużo by nam dał. Dobra, stary, będziemy musieli... Ale Magoś Firus, no dobra, trudno. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, nie wiemy totalnie, co się stało, to jest jeden wielki dramat, więc do zobaczenia jutro, trzymajcie się, na razie.
Pa, pa.